Wystawa Bruno Schulz, Rzeczywistość przesunięta, prezentowana w Warszawskim Muzeum Literatury, ma za zadanie ukazać po raz pierwszy twórczość tego wielkiego wizjonera na tle sztuki polskiego międzywojnia. Szczegółowo na tle malarstwa przesuniętej rzeczywistości, jak ten nurt w sztuce międzywojnia określiła pani Joanna Polakówna. Chcemy więc obok Schulza pokazać dzieła wielu innych artystów, którzy tworzyli w podobnej do Bruna Schulza poetyce. Być może najważniejszą formułą tej ekspozycji jest pewnego rodzaju synestezja. Chcemy więc działać na wszystkie zmysły widza, a więc zaprezentować prace plastyczne, obrazy, grafiki, asamblaże, ścieżki dźwiękowe, które autorskie, które przygotował dla nas Teatr Polskiego Radia i wizualizacje, które z kolei zrealizowaliśmy we współpracy z Filmoteką Narodową. Jeżeli te wszystkie warstwy wystawy dodadzą się, staną się całością, wtedy być może uda nam się stworzyć kolejne dzieło sztuki. Zapraszamy. Thank you.